grup sołtysów. Chciałbym poinformować, że grupa sołtysów wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie naszego busa do Lichenia. W związku z tym, jeżeli są osoby zainteresowane wyjazdem 7 maja, bardzo proszę się zgłaszać. Kolejność zgłoszeń będzie tutaj decydująca. Dziękuję bardzo. 7 maja, tak? Proszę bardzo. Proszę pani podać. Halina, czas przyjaźny mieszkańcem wsi Udowiec. I panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja może będę głośno mówiła, to będę. Nie, pan nie będzie na tyle. Proszę mi powiedzieć. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. W poprzedniej kadencji burmistrzów zdarzyło mi się również być sołtysem przez okres roku. I w tym czasie żeśmy poczynili kroki w kierunku zmierzając poprawy warunków życia mieszkańców wsi Ugowiec. Między innymi żeśmy wystosowali pismo odnośnie dróg do burmistrza. I ja dzisiaj chciałam powrócić właśnie w tej sprawie i powrócić w sprawie drogi. I to jest droga, która się idzie w kierunku na Jugowiec. To jest droga Zawierzą Ciśnień po prawej stronie. Panie burmistrzu, pan mi odpisał w piśmie, że to jest droga gminna. I, a natomiast są mieszkańcy, którzy usilnie twierdzą, że ja mam bardzo złe wiadomości, że to jest droga prywatna. I nie tak dawno były wybory sołtysów nowych. Ja zdawałam bardzo dokładnie sprawozdanie z działalności sołtysa i z działalności rady i nikt nie zakwestionował, ani nawet nikt się nie odezwał, że to są drogi prywatne. Proszę państwa, ja nie chcę nic dla siebie prywatnie zrobić. Ja po prostu domagam się czegoś, co jest, te drogi są od kilkudziesięciu lat zaznaczone na mapie. Ja bym chciała, żebyśmy tymi drogami uczęszczali ze względu na ruch, bardzo duży ruch samochodu, jaki jest w kierunku Kostomot i w kierunku autostrady. I chciałabym, żebyś nie tak dawno na tej drodze został wysypany gruz, który no, tą drogę zniszczył. Nie tak dawno znowu zostały wycięte wszystkie drzewa na tej drodze. I ja, panie burmistrzu, nie chcę przedłużać sprawy, ale bardzo proszę pana, żeby pan mi odpowiedział, czy to jest droga prywatna, czy to jest droga państwowa, bo się okaże, że nie tak długo ktoś może nam wystawić rachunek za uczęszczanie drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? 45 minut na samowanie. Nie ma chętnej do dyskusji. Proszę bardzo, jeżeli pan również. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, proszę panią, odpowiem pani na piśmie, nie, bo już nie wiem, czy o tej samej drodze mówimy, czy mówimy o jeszcze innej drodze. Było to już kawałek czasu, natomiast odpowiem pani w ten sposób, że budżet nie ma zapisanych środków na drogi polne. Nawet jakby była gminną, to nie będziemy realizować w zasadzie naprawy tej drogi. W pierwszej kolejności realizujemy czy naprawiamy drogi przy zabudowaniach, przy domostwach mieszkańców i drogi łączące miejscowości. Jak Jugowiec, Walimierz na przykład, tędy można też przejechać, wie pani, będzie trochę bezpieczniej, nie trzeba wyjeżdżać na drogę wojewódzką, natomiast drogi polne muszą trochę swojej kolejności poczekać, a wskaźnik obciążenia czy używalności tej drogi jest znikomy, w związku z tym myślę, że nie znajdzie parytetu i priorytetu w Radzie na realizację.